Zapraszam do obejrzenia prezentacji przygotowanej przez Goody. Christmas party w czasach COVID-19. Okres przedświąteczny to wyjątkowy czas w firmie, na który wszyscy czekają. Niezależnie czy dotąd był to dla Was pretekst do biznesowych podsumowań i integracji, czy spotkanie, podczas którego bawiły się całe rodziny. W tym roku musicie zapewne zweryfikować swoje przedświąteczne plany. Jak sprostać oczekiwaniom pracowników i ich rodzin w dobie COVID-19? Mamy dla Was sześć gotowych pomysłów na ten czas. Pomysł pierwszy strona pełna atrakcji. Jeśli stawialiście dotąd na integrację rodzin i budowanie magicznej, świątecznej atmosfery, ten pomysł powinien się Wam spodobać. Nie możecie się spotkać wszyscy razem i rodzinnie poświętować, ale nadal możecie inspirować pracowników i zachęcać do rodzinnego świętowania. Jak to zrobić? Proponujemy zacząć od inspirującego prezentu, który pobudzi wyobraźnię. To może być zestaw rodzinnych gier stworzonych specjalnie dla Was, lub piernikowy domek do samodzielnego składania z kolekcją lukrów i posypek. Potem zapraszamy na interaktywną stronę www. stworzoną specjalnie dla Was, na której znajdzie się strefa dla dorosłych. W niej czekają tutoriale, pokazujące jak kreatywnie spędzić czas razem. Singiel, chcący spędzić czas z przyjaciółmi, rodzice nastolatków czy przedszkolaków, każdy znajdzie tam coś dla siebie będzie artystycznie, ruchowo, kulinarnie i kreatywnie. A kiedy już pracownicy dadzą się namówić do działania, poprosimy ich, żeby pochwalili się wszystkimi efektami. Każdy będzie mógł wysłać na stronę zdjęcia swoich prac czy aktywności. Najbardziej popularne zdjęcia zostaną oczywiście nagrodzone. Na stronie będzie też strefa dedykowana dzieciom. Dzięki niej będą miały choć namiastkę eventu. Tym razem to one pojadą w wirtualne odwiedziny do Świętego Mikołaja. Strona przypomina planszę interaktywnej gry. Dzieci same decydują, w jakiej kolejności wypełniają zadanie rozmieszczone na mapie. Czekają tam na nich filmy z instrukcją, jak robić magiczne sztuczki i pokaz iluzjonisty, interaktywne gry oraz zagadki logiczne. Na starcie dziecko podaje swój wiek i automatycznie załaduje się zawartość dostosowana do jego kategorii wiekowej. A więc jedna plansza, a wiele atrakcji dla każdego. Warto wybrać ten pomysł, jeżeli zależy Ci na budowaniu pozytywnego wizerunku pracodawcy w oczach rodzin pracowników, inspirowaniu do kreatywnego spędzania czasu razem, pobudzaniu wyobraźni dzieci, dostarczeniu rozrywki rozłożonej w czasie. Pomysł drugi event online. Pewnie przyszło Wam do głowy, że skoro zawsze organizowaliście świąteczną imprezę, to wystarczy zrobić mniej więcej to samo tylko przed kamerą i zaprosić wszystkich do komputerów. To nie jest niestety najlepszy pomysł. Impreza na żywo i impreza w online rządzą się zupełnie innymi prawami. Jeśli myślisz o online'owym Christmas Party, mamy dla Ciebie nowoczesne, mobilne lub stacjonarne studio telewizyjne, doświadczonych reżyserów i artystów obytych z kamerami, a do tego cały sztab scenarzystów. Mamy też coś więcej: doświadczenie w produkcji podobnych wydarzeń. To wszystko pozwoli nam przygotować dla Twojej firmy interaktywne show, które zapamiętacie na długo. Najważniejsze zalety tego pomysłu to nowoczesne podejście, formuła przyciągająca uwagę, interakcja online, nasza baza doświadczeń w podobnych produkcjach. Pomysł trzeci wyzwanie. W czasach pracy zdalnej i niepewności rynkowej wszyscy zmagamy się ze spadkiem motywacji. Jeśli zarządzasz zespołem, na pewno wiesz, o czym mówię. Czy Christmas Party może w tym pomóc? Dlaczego nie? Pomyśl o wspólnym celu, który zjednoczy wszystkich ludzi w firmie. To może być coś, co sprawi im przyjemność, np. flipery w stołówce, albo np. cel charytatywny. Kolejny krok to kampania wewnętrzna rzucająca wyzwanie zespołom. Na przykład, nagrajcie dla siebie nawzajem życzenia świąteczne, albo stwórzcie układ taneczny, czy nagrajcie audiobooka albo podcast. Nie martw się, wesprzemy w tym twoich ludzi. Każdy opublikowany materiał przybliża waszą firmę do realizacji wyznaczonego celu. Skąd wziąć pieniądze na jego realizację? Przecież nie robisz w tym roku zwyczajowej imprezy. Kluczowe zalety tego pomysłu to motywacja zespołów, integracja wokół wspólnego celu i oczywiście satysfakcja z jego osiągnięcia, współtworzenie to najlepsza taktyka na obudzenie zaangażowania i energii zespołu popularny i rozpoznawalny mechanizm pomysł czwarty. Jeśli zamiast wyzwań preferujesz odpowiedzialne współdecydowanie, proponujemy świąteczny budżet obywatelski. Część środków, które zwykle pochłaniała organizacja imprezy, można oddać do dyspozycji pracownikom, zgodnie z zasadami budżetu obywatelskiego, który znamy z samorządów. Stworzymy dla Was specjalną platformę z regulaminem akcji, mamy doświadczenie w ich opracowywaniu i formularzami składania własnych pomysłów, na co wydać pieniądze. Zgłoszone wnioski zostaną poddane pod głosowanie całej firmy, oczywiście online, a środki zostaną podzielone zgodnie z wolą pracowników. Akcję na każdym etapie wspierać będzie wewnętrzna kampania informacyjna. Gwarantujemy zaangażowanie, dobre emocje i zadowolenie zespołu. Docenisz ten pomysł za motywację zespołów, współtworzenie i współdecydowanie. Budowanie zaangażowania i odpowiedzialności, społeczną odpowiedzialność biznesu, satysfakcję z pracy w fajnej firmie. Pomysł 5: live cooking. Od wielu lat prowadzimy badania satysfakcji po imprezach gwiazdkowych organizowanych dla naszych klientów. Na szczycie oczekiwań uczestników jest zawsze jedzenie. Nawet jeśli nie możecie Państwo w tym roku zaprosić swoich pracowników na świąteczną imprezę, możecie dać im małą mniej na miastkę, w postaci pysznego świątecznego jedzenia. W firmowych stołówkach, kantynach czy salach konferencyjnych przygotujemy dla Was klimatyczne dekoracje i zaprosimy najlepszych szefów kuchni, żeby przez cały dzień serwowali dla Waszych ludzi pyszne jedzenie w świątecznym klimacie. A co z osobami pracującymi zdalnie? One otrzymają catering przygotowany przez świetnych kucharzy prosto do domu w bezpiecznych i wygodnych opakowaniach. Jeśli akcję informacyjną przygotujemy w formie kampanii odsłonowej, sprawimy, że firma będzie żyła tym dniem przez długi czas. Pomysł ten wniesie element zaskoczenia integrację i pozytywne emocje świąteczny klimat wyjątkową atmosferę. Pomysł szósty, życzenia VIP. To, że nie możemy się spotkać i zaszaleć na świątecznej imprezie, nie znaczy, że nie powinniśmy składać sobie życzeń. Tylko jak wykrzesać z siebie tą dodatkową motywację do takich działań? A gdyby przez kilka dni w firmie witał pracowników inny celebryta i zapraszał do studia filmowego na nagranie życzeń? Pomoże wymyślić konwencję, rozluźni atmosferę podczas nagrań i rozrusza towarzystwo. Efekt? Filmy, na które wszyscy będą czekać. Premiera na wewnętrznej platformie i wspólne oglądanie z możliwością czatu na żywo, lajkowania, komentowania i wspólnego cieszenia się świąteczną atmosferą. Po takim przedświątecznym tygodniu w firmie zostanie pamiątka z niesamowitych spotkań z gwiazdami twarzą w twarz, a nie jak zwykle spod sceny. Oczywiście gwarantujemy zachowanie standardów sanitarnych podczas nagrań. Pomysł ten polecamy, jeśli zależy Ci na pobudzeniu kreatywności, efekcie zaskoczenia, dostępności rzeczy niecodziennych jak gwiazdy w Waszej firmie, budowaniu kultury firmy w oparciu o relacje i pozytywne emocje, a także długotrwałym efekcie w postaci filmów. który pomysł najbardziej cię zainteresował. Z przyjemnością przedstawimy ci go w detalach i szczegółowo wyceniony. Pomożemy też zaplanować komunikację, przeprowadzimy kampanię informacyjną i zmotywujemy ludzi do udziału. Jesteśmy w tym naprawdę dobrzy. Zapraszamy do kontaktu i dziękujemy za czas poświęcony na obejrzenie tej prezentacji.